Witajcie, kochani, witajcie. 30 października 2024. Jestem tutaj, gdzie jest biblioteka w moim okręgu. No, okręg spory, bo liczy sobie 130 tysięcy rezydentów, więc jest tu sporo ludzi i bardzo dobrze, że nie 5 listopada tylko, bo to by było niemożliwe, ale już trwa kawałek czasu, że można wcześniej zagłosować. Parking jest z jednej strony biblioteki publicznej, z drugiej nie ma miejsca do zaparkowania wolnego. Dużo ludzi. Wcale niewielka kolejka z tego, co widzę, ale są osoby nawet w wózkach inwalidzkich. Naprawdę staruszkowie, tacy o lasce i podtrzymywani przez innych, więc to pokazuje, że ludzie rozumieją wagę tych wyborów prezydenckich. No i jest kolejka i nie wiadomo kto, gdzie wsiądzie i kto będzie pierwszy, kto będzie mógł zaparkować. No tak, tu będą ci ludzie przede mną. Tak, okej. No i ja będę następna, z tym, że nikt nie przychodzi tutaj w moją stronę. Czyli oznacza to, że... No i co? I teraz nie ma co stać w nieskończoność, bo ludzie mogą za mną chcieć jechać dalej. Nikt nie przychodzi, nikt nie wychodzi, tylko dojeżdżają. Stąd. A parking jest parkingiem. To nie to, że sobie jak na polu można zaparkować, jak się tylko chce. Więc bus przewóz spróbuję po raz kolejny. Jeśli znajdę, to jest ok, a jeśli nie znajdę, to trzeba dać nogę. No, tak to jest. Nie będę tu cały dzień jeździć dookoła tych parkingów. Niektórzy tak robią. No zobaczymy. Zobaczymy, co się będzie działo. Ludzie parkują nawet na zakręcie takim, gdzie normalnie nie parkuje się, no ale jest ta sytuacja, jaka jest. Wy jesteście tutaj razem ze mną. Donikąd nie jedzie i nie idzie się. Będzie cud, jak dzisiaj będę głosować. Buziaczki, pa. No tak, kochani, nie udało się zagłosować, więc wyruszyłam, żeby zrobić filmik dla Was. Będzie oddzielnie pokazany, bo 30 na moim terenie obchodzi się Halloween, a w wielu innych miejscach jutro, oficjalnie jest 31 października. W związku z tym pojechałam do miejsca, gdzie rozmawiałam przed chwilą z właścicielką tego domu. Ona nie jest zainteresowana tymi dekoracjami, ale jej mąż rocznie. Słuchajcie, nie wiem, czy zechce mi się jechać wieczorem, więc rzucę już teraz, jak tylko zajadę do domu na jutro. Ale ona namawiała mnie, żeby wrócić, kiedy już jest ciemno po zachodzie słońca. Ona mówi, to co ty teraz widzisz, że istnieje, że jest i to takie wow, ktoś, to jest ten jej mąż, włożył tyle pracy w to. Ona mówi, to jest nic, bo kiedy jest ciemno, my włączamy światła, to wszystko zaczyna się ruszać, straszyć, to ożywa.
To więc co wam teraz pokażę? Jeśli się wieczorkiem pokuszę pojechać, to będę widziała coś więcej. Jeżeli coś, bo tu jesteśmy zajęci dzisiaj, coś wypadnie, wówczas nie. No na pewno jest ciekawe, to nie ulega wątpliwościom. Jak to zacznie się ruszać, jak to ożyje, definitywnie będzie o wiele jeszcze ciekawsze. Bo ludzie mają pomysły, ale i chęć. Co roku. Ja co roku przyjeżdżałam i widziałam te dekoracje, ale ponieważ ja akurat czymś takim nie jestem zainteresowana, więc nie zatrzymywałam się. W tym roku, o dziwo, akurat jest inaczej. Rzeczy się zmieniają. Także mam nadzieję, ciekawa jestem jednocześnie, jak wam się to spodoba, choćby pod kątem, ja tak na to patrzę, kreatywności. Bo to trzeba włożyć w to kawał czasu, żeby to wszystko zadziałało. Guziaczki, uściski.